Spotkanie prawicowych partii w Madrycie doprowadziło do furii lewicy i jej ekspozytury w Warszawie. Nie tylko dlatego, że wyraziło jedność, że spotkały się partie oskarżane o prorosyjskość, ale że jednolicie wyraziły swoje opinie na temat możliwej agresji na Ukrainie. Prawomarsz. Połowa Europy nie kocha lewactwa. Obca im homofilia i inne dziwactwa. Chce państw i narodów świadomych swych losów, rodziny i tradycji, ale nie ma głosu. Media manipulują, a wyborcze chwyty oddają ciągle władzę dla jednej elity. Lecz prawi się jednoczą, zwolna, szczyt po szczycie. Więc może kiedyś będzie życie jak w Madrycie.